No hej, w tym tygodniu stół zastawiony z dwóch powodów. Przede wszystkim organizujemy w niedzielę imprezę rodzinną, ale też dlatego, że młodą zabrałam dzisiaj na zakupy. No i ja się zawsze dam na coś naciągnąć. Ona to wie, ja to wiem, nawet się nie oszukuję, już po prostu idziemy do sklepu i już wiem, że na pewno na coś dam się namówić. I to wszystko razem kosztowało mnie 380 zł. I oczywiście standardowo mrożonki. Mamy szpinak, który pójdzie cały w tym tygodniu, bo potrzebuje całego opakowania do jednego dania. Mamy dwa opakowania borówek. Przede wszystkim do tortu urodzinowego. Także wzięłam te dwa różne, bo cenowo za kilogram wychodziło tyle samo. To opakowanie jest trochę mniejsze, to trochę większe, więc powinno być w sam raz tyle, ile potrzebujemy. I mam też mrożone mango. Przede wszystkim ja go używam do sushi. Rozmrażam sobie po prostu wcześniej. W lodówce się rozmraża na przykład całą noc i wtedy dorzucam do sushi. Z owoców mamy pomarańcze, bo ja ostatnio jem pomarańcze cały czas. Mamy jeszcze banany, dwa jabłka tylko, cytryny, limonka też do jednego dania. Z owoców to już wszystko. Mam też jeszcze jednego ziemniaka, cukinię, no już trochę droga, ale mimo wszystko wzięłam, ogórka, ten taki miks sałat, takie dwa malutkie opakowania w jednym, cały wór papryki. Dzisiaj po prostu miałam szczęście, bo była papryka w Lidlu za 8,99, a potrzebuję jej dużo, chociażby dlatego, że właśnie dla gości robię zupę krem z papryki. Mam też pomidorki, cebulę i to wszystko. Wzięłam jeszcze zapas tej mąki z Lidla. Mówiłam Wam jakiś czas temu, że właśnie się dowiedziałam, że w Lidlu jest mąka orkiszowa w dobrej cenie. No i stacjonarnie. Także wzięłam znowu większy zapas, bo kończy mi się przede wszystkim ta jasna. Sprawdza mi się generalnie dobrze, no z tą pełnoziarnistą jeszcze trochę pokombinuję, czy na pewno do każdego celu, ale jasna jest na pewno ok i mogę spokojnie ją w tym Lidlu kupować, a kosztuje 4,95 za kilo, także to jest dobra cena, no i tak jak mówię, mogę po prostu sobie właśnie przyjechać, wziąć kilka opakowań, jakiś tam zapas na dłuższy czas i nie muszę biegać po 15-kilogramowe paczki do paczkomatu. Mam jeszcze zapas keczupów. To jest właśnie rzecz, na którą dałam się naciągnąć, bo po prostu młoda stanęła przy dziale z keczupami i zaczęła marudzić, że takiego keczupu nigdy nie mamy. No to proszę, jeżeli to mogę spełnić Twoje marzenie keczupem, to sobie wybieraj. A ja z kolei wzięłam dla siebie te dwa keczupy takie niskokaloryczne, bez cukru, bo ja je często kupuję przez Allegro. Tylko no wiadomo, wtedy, żeby się załapać na darmową wysyłkę, muszę kupić większy zapas. A tu akurat się trafiły stacjonarnie, dawno już nie widziałam. O, proszę, jest nawet tylko w sieci Lidl, nie wiedziałam. Więc od razu wzięłam dwa. Mamy cukier, puder też do tortu. A, tu jeszcze jeden batat się znalazł, którego będę piec. Mamy dwie puszki mleka kokosowego. To oczywiście też się dam namówić. Oczywiście nie na oryginalną, absolutnie nigdy nie. I też właśnie, ponieważ ten obiad niedzielny robię taki, powiedzmy, indyjski trochę, to tak sobie właśnie myślałam, że jak będą takie nany, to bym wzięła, bo bardzo nie chce mi się ich robić, już będę miała wystarczająco dużo roboty. Także jak zobaczyłam, że są, no to już stwierdziłam, że nie ma się co zastanawiać, także takie opakowanie po 6 takich niedużych sztuk. I wzięłam 3 takie, 2 są takie jakby czyste, nazwijmy to, i jedno opakowanie takich czosnkowych. Tu kolejne spełnione marzenie 6-latki, czyli zwykłe po prostu chamskie kajzerki, a nie jakieś tam pełnoziarniste pieczywo. Koncentraty, też te żurawiny, bo coś ostatnio nam dużo idzie. Poki bananowe, sama chemia, ale pyszne. Parówy, też spełnione życzenie. Szyneczka, też spełnione życzenie. Mozzarella light do jednego tam obiadu. I te dwa moje takie batoniki, które kiedyś pewnie widzieliście, praktycznie w każdym moim holu były. Potem trochę mi się znudziły, bo tak to jest, jak się z czymś przesadza. Ale ostatnio znowu się stęskniłam, więc wzięłam sobie dwa. Zapas też tofu. Ten ser taki niskokaloryczny, białkowy w wersji tartej. Ja to sobie wrzucę do zamrażalnika, bo teraz nie potrzebuję. I wyciągnę, jak będzie potrzeba. No i w tym tygodniu mam pomysły na kilka dań z łososia. Także dwa takie opakowania wzięłam. Mascarpone do tortu. Jogurty, śmietany, też wszystko na imprezę. Serki, te grani, 4 opakowania, wiecie, że to jest moja aktualna miłość. Wiadomo, jak to jest do czasu, aż mi się znudzi. Ale też właśnie córka to bardzo lubi. A w tym tygodniu mam pomysł też na film dla Was, więc wzięłam 4 opakowania. Mleko i jajka. I to jest wszystko. No i w planie mamy tak. Dzisiaj na śniadanie były omlety z fasoli mung. Zrobiłam
jest z jakimiś tam posiekanymi drobnowarzywami i z serem. Także jak widać, już pierwszego dnia na pierwszy posiłek korzystałam z tego, że już nie robię tygodnia wegańskiego. Tu na lunch zjadłam sobie tą zupę Toskanę, którą miałam zamrożoną. Na obiad jest teoretycznie lasagna, bo byłyśmy na obiedzie u mojej mamy w niedzielę i dostałyśmy lasagne do domu. Niestety kawałek tej lasagni córka zjadła też wczoraj na kolację, więc mamy teraz porcję dla jednej osoby. Także jak ona wszystko zje, no to ja będę musiała sobie wymyślić coś innego. Ale tą lasagnię lubi i faktycznie wiem, że zje tego tyle, żeby się najeść, więc niech je. No i tutaj, ponieważ robiłam to ciasto na ten omlet, no to jutro zrobię sobie jeszcze takie tosty, jakby w jajku, w sensie w tym cieście z tej fasoli mung. Na lunch zrobię sobie sushi z łososiem, a z kolei na obiad też będzie łosoś teriyaki. Tutaj właśnie też liczę na to, że młoda zje, no bo to jest taki na słodko azjatycko. Do tego ryż i do tego brokuł na parze. Tu na te dwa śniadania zrobię pieczoną jaglankę cynamonową z jabłkiem, bo już jaglanki żadnej, w ogóle kaszy jaglanej w jakiejkolwiek formie już dawno nie jadłyśmy. Na lunch z kolei zrobię sobie znowu sushi, tym razem w formie takiego bowla też z łososiem. Jak mi się będzie chciało, to jeszcze z omletem tamago. I jeszcze do tego rozmrożę sobie edamame. I tu znów łosoś. Po prostu chcę sobie trochę ułatwić życie, więc tego łososia będziemy, mało jemy generalnie ryb na co dzień, także w tym tygodniu trochę więcej tego łososia sobie zjemy. Więc będzie makaron z łososiem, takie bardzo proste, szybkie danie. Tutaj jaglanka znowu. Mam jeszcze ostatnią porcję zamrożonego barszczu. I do tego zjem sobie te pieczone takie ziemniaki z mrożonki. Też jakiś czas temu kupiłam tą pinsę, ten taki jakby spód do pizzy, więc dlatego właśnie wzięłam tą mozzarellę i sobie zrobimy taką bardzo, bardzo szybką i łatwą pizzę na obiad. Tego samotnego batata upiekę, to znaczy ja myślę, że raczej go zrobię w wolnowarze, tak żeby on po prostu tam sobie siedział i żeby jak już będę gotowa do jedzenia, to żeby on już był ciepły i upieczony. I do tego chcę zrobić jakiś rodzaj pasty z fasoli, jakiś coś w stylu smalcu, może czegoś z jabłkiem, może z pieczonym jabłkiem, no pomyślimy. Na lunch chcę zrobić sałatkę Cezara z sejtanem. Ja mam zamrożone te takie swoje kotleciki sejtanowe, które do tego użyję. I mam też grzanki, również zamrożone z jakiegoś tam chleba, który już powiedzmy zbliżał się do końca swoich dni, więc pokroiłam i zamroziłam w kostkach na grzanki. Tutaj też będzie z kolei seitan w stir fryu i to już jest też danie, które jest chyba trzeci tydzień pod rząd, ale jakoś tak właśnie ciągle nam coś wypada. Na przykład w zeszłym tygodniu właśnie zostałyśmy zaproszone na obiad z okazji Dnia Babci, więc ponieważ to jest taki obiad akurat stir fry zawsze, który może sobie przejść na następny tydzień. Na śniadanie zrobimy frittatę, na drugie śniadanie będzie pudding bananowy, a na obiad w sobotę klopsiki, bo mam kurczę te klopsiki z Ikei, które już długo leżą. Chociaż je lubimy i jemy regularnie, ale jakoś, no nie wiem, duże opakowanie chyba i wolno nam to idzie. I już tak bym wolała skończyć je i ewentualnie wtedy, możliwe, że się niedługo wybierzemy do Ikei, to kupić już nowe, ale już jakby, żeby to opakowanie już było skończone. Do tego też pieczone ziemniaki i jakąś tam może uduszoną marchewkę albo surówkę z marchewki, w każdym razie marchewkę w jakiejś formie. Na śniadanie moje ulubione bananowe gofry z czekoladą. No i teraz, gdzie ja skończyłam? Młoda mi przerwała. Płatki z mlekiem w sobotę, to też na życzenie córki. No i tutaj właśnie ta impreza nasza to będzie tak, ponieważ córka bardzo lubi ten jakby butter chicken w wersji z tofu, a ja to też bardzo lubię nie tylko jeść, ale też lubię to robić, bo ja to po prostu robię w ten sposób, że wrzucam wszystkie składniki do wolnowara i to się robi samo. I to jest po prostu idealne, super szybkie, łatwe danie, więc ja to bardzo chętnie zrobię. No i stwierdziłam, że skoro już robimy to, no to zrobimy jeszcze, powiedzmy, całe to, ten obiad taki trochę, powiedzmy, indyjski. Więc do tego jeszcze zrobię palak panir, czyli taki szpinakowy sos. I on jest normalnie z panirem, czyli z tym takim serem, którego niestety nie da się kupić, tylko trzeba go sobie samemu zrobić. Dlatego ja nie mam ochoty tego robić. I zamiast tego użyję po prostu tofu i pójdę na łatwiznę. Ale no nie będzie to wegańskie danie, bo tam jest jeszcze śmietana i jest jogurt. Tylko po prostu chodzi tylko i wyłącznie o to, że nie chce mi się robić tego panira.
I zrobimy do tego jeszcze biryani takie z warzywami, tak jak bardziej w sumie powiedzmy trochę dodatek, czyli po prostu ryż z warzywami. Ten naan, który kupiłam, te chlebki. No i dla tych, którzy może niekoniecznie przepadają za kuchnią indyjską, będzie na przystawkę, nazwijmy to tak, na pierwsze danie, zupa krem z czerwonej papryki pieczonej. Także to już jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!